Ukryłam się w łazience. Nie wiem, jak ja myłam głowę, ale mam taką obciążoną na włosy od skóry głowy, a tu takie spuszone. Muszę naolejować włosy i wyemulgować olej potem odżywką następnym razem, ale moim włosom brakuje protein, bo mi się skończyła odżywka. I sprawa wygląda tak. Jest niedziela. Ja się teraz będę prostować, ogarniać, bo pojedziemy do teściów i zostawiamy tam dzieci na jeden dzień. Jutro wrócą, ale wieczór będzie spokojny. I mi to też trochę uratuje ten czas przed feriami, bo zaczynają się ferie u nas. Musimy coś wymyślić, żeby jakoś zapewnić im rozrywkę i jakoś czas przez te ferie, żeby nie zwariować. A nie mam pomysłu. Oh yeah, habits tablet. Jak ci powiem, hej. Mama, oh yeah. Na jutro tableta. Mama, no weź. Hej, hej, hej. Dobra, my gotowi. Tata jeszcze poszedł. Mąż poszedł jeszcze pod dywanik. Pokaż, jaki ja mam ten. Laurka, ty masz pasy? Tak. Masz. Masz patrz, jaki ja mam jednorożca. No pięknie, bo masz jednorożca. Jedziemy do dziadków. Na obiad. Do dziadkowu. No. Tu pan domu idzie. Patrzcie, jak się męczy. Nie było. On się musi wysilać. Niespodzianek. Jaki niespodzianek? A tu jest złamane było? Tak, jedno było złamane od samego początku. No to ładnie. Nieładnie, nieładnie. Szukałaś mnie. Czemu? Mówiłam ci, jak wymieniałam dywaniki. Aż jaki człowiek z Syberii. Zimno jest tak, to jest zamrożone czy mokre? Nie wiem, nie sprawdzę. Ile jest stopni? Zero, ale odczuwalne jest z minus 4. Tragedia jest. Dobra. Pa, pa, domek. No pa, pa, czemu ten? Ale, o. Ale mam wolną kartę, nic mi nie idzie nagrywanie. Zestaw samotnej matki. Szotka do ubrań, żelowa z biedry, orzeszki, chipsy i Carlo Rossi. I marudzący chłop, który wszędzie ma jakieś przeciwwskazania do pójścia. Wychodzimy z domu od 17:54, także strasznie późna godzina jak na ludzi w naszym wieku. O. Patrzcie się. Mamy tu Zarobasa Mateasa. Nie? Jakiś taki niemrawy. Niemowa mu się włączył. Bo musi wyjść z domu, udaje aktywnego, wiecie? Aktywnego rodzica. Dwa tygodnie wakacji przed nim. Z pocieszkami! Zbieramy buty. Gdzie mnie zabierasz? Poinformuj moich widzów, gdzie mnie zabierasz, żeby wiedzieli, gdzie mnie szukać. Do Pączy. Do Kastoramy? Do Pączy. Gdzie się... łączy. Stare i niemodne to jest, Mateusz. To ma z 20 lat, to co powiedziałeś. Nie, może nie tyle z 14. Na pewno. O, jak ciepło, jak zimno, dlatego ubieram długi płaszcz. Nie wiem, czy... Nie, nie robię siary, nie biorę czapy. Czapki, to znaczy siara to bez czapki, ale... Na zdrowie. Dzięki. I wychodzimy.
z domu, ubrałam sweter, nie wiem gdzie idziemy, bo wszystkie propozycje, które na basen nie możemy iść, bo ja mam plecy poszyte i plecy, okres to raczej na basen, to nie, ty piesio zostajesz, piesio jest dzisiaj biedny i zaniedbany, a klucz, chłop mnie. Nie wzięłam portfela, on stawia. Nie mam klucza. Dobra, wezmę te zapasowe, gdzieś dałam klucz. No nie, piesiu, ty nie jedziesz, bo byś musiał w aucie siedzieć. To się dzisiaj zaniedbany. Nie było nas, nie był na spacerze. Aha, jeszcze pewnie mam bramę zamknąć, nie? Jeszcze mam bramę zamknąć? No, widzicie? To jest właśnie dżentelmen. Odjedzie wam 20 metrów od domu i jeszcze każe wam bramę zamknąć. Taką ciężką, moimi zmarzniętymi rączkami. No, to jest dżentelmen. Kobiecie bramę każe zamknąć. Nie kazałem. Już się poskarżyłam. Odjedziesz 20 metrów, zwłaszcza jak jestem w obcasach, to odjedziesz, to 30 wtedy odjedzie i ja muszę po tych kamieniach zapieprzeć. Bo nawet kostki przed domem nie ma. Jakby to był mój dom, te bruki by były wszystko. Ej, a wiesz, że sobie nie wzięłam telefonu? Ja. Dramat. Fati, dramat. Teraz się wydarzył jakiś dramat. Komediodramat. Ja nie mam telefonu. Nie zapłacę blikiem. Patrzcie państwo, jaka Ameryka. Widzieliście taki most? Macie taki? Hampton, nie ma lipy. Hilton, proszę bardzo. W Oświęcimiu nie ma bidy. I to by było na tyle atrakcji. Janusze YouTube'a. Tam ludzie siedzą, mała czarna. To wolę kapkę winka. Kościółek oświetlony numer 2. Sanktuarium to jest. Gdzie on mnie wiezie? Powiedzcie mi. Kantor 1, kantor 2. Gdzie ty mnie wieziesz? Zegarnki możecie kupić. Boże, od zaułka mnie wiezie. To nic nie wróży. Proszę bardzo, tu będą toalety za 2 miliony. Za pół bań. Za pół miliona? To przeceniłam trochę. Pół miliona tu stoi, proszę bardzo. Wychodek miejski. Na suszy idziemy? Tak? Nie wiem. Jak chcesz. Chcesz czy nie chcesz? Nie wiem. Bo panowie pracują, nie ma lipy, niedziela. No, szósta. Nie ma roboty, nie ma pieniędzy. No i zawiózł mnie gdzieś na zaułki. Popa, jak się ładnie zaparkuje. No. Pokaż kamerę. Proszę. Prześwietlę. To jest. To jest Subaru, nie jakaś. Impreza. Nie jakiś Citroen. Albo Twingo.
I, ale Casio masz. Dobra, ale jesteśmy cringe'owi, wiesz? Czyli ja jako, kurde, popatrz, zaczyna mi nagrywać od nowa, ja nie wiem co z tą kartą. Byliśmy na sushi, oczywiście ja jako specjalistka od vlogów nic nie nagrałam. Nic ze szarma, nic nie nagrała. Teraz sobie przypomniałam, ale każdy wie jak sushi wygląda. Jak nie wiecie, to wam tu wkleję zdjęcie. Chłopcy parkometr obsługują. Parkometr w niedzielę. Ci to są. Przyjechali. Dobrze. Do miasta przyjechali. Przyjechali do miasta i stoją w niedzielę pod parkometrem. Za darmo jest u nas sywy mięso. Popatrz! Tu jest ta kawka, cafe house. Widzisz? A tu było tam. Składałam CV na zarządzanie social mediami, ale chyba im się odmieniło. Jak zobaczyli, jaka influencerka do nich złożyła aplikację. Zobaczyli mojego vloga i powiedzieli: Matko Święta, rezygnujemy z tych. Social media. Dobra. A ja muszę zarobić na nowe okulary. Bo jestem ślepa, jak kawka. Jak? Patrz, właśnie. Ci naprawdę mają pieniądze. No, zakupki. Że mają pieniądze. Niedziela. Kaufla. Galerka, wszystko, kwitnie. Jedziemy? Kup sobie papuszkę. Dobra. Dzień następny vloga, ja dalej bez statywu tu na dole, ale jakoś damy radę. Wczoraj pooglądaliśmy sobie film i poszliśmy potem spać. Coś mi się tu z tymi brwiami. Muszę to ogarnąć, a teraz robię zupę pomidorową i wyciągnęłam schab, więc zrobię duszony do tego. I powinnam mieć ziemniaki. Powinnam mieć. O, nie, wystarczy. Na obiad wystarczy. Więc zrobię ziemniaczki do tego. Jakieś tam ogórki są, czy coś w tym stylu. Więc zabieram się za ten obiad. Co, zapolowałbyś na ten schab, co tam leży? A ja dostałam. Ataku kichania. I nie mogę nic nagrać, masa. Więc tak, moi drodzy, dzień następny tego vloga. Ja wyprałam dywan córce. To jest głupie, wiem, ale już nie miała tego dywanu z miesiąc w Familiada. Wyjeżdża. Żegnam ich. Czule, proszę bardzo, żeby nie było. Nie widzą. Jadą do fryzjera. Antoś jedzie do fryzjera, mąż był dzisiaj u fryzjera, a ja muszę zająć się praniem, no i skończyć sprzątać łazienkę, bo mnie mąż na kawę zawołał. Dywan wyprany, musi wyschnąć, no trochę to, musi dobrze, wiecie, ociec z wody i potem go dosuszę sobie na suszarce. No i mam do wyprania jeszcze Antka dywan i żaluzję te od dzieci, bo dalej tego nie zrobiłam, jakoś tak wyszło, a tu mam jeszcze tylko szafkę umyć, toaletę i odkurzyć, po weekendzie odświeżyć trochę. No i co, tak jak wiecie, to u nas są ferie, u Laurki muszę podłogę umyć, u Antosia muszę po weekendzie po prostu dom troszeczkę odświeżyć. I plan jest taki, że na 17 jadę do... Oni jadą w ogóle po fryzjerze na kulki, a ja o 17 jadę z koleżanką na siłownię. Miałam jechać wcześniej, ale potem ona zadzwoniła, czy może byśmy się przeszły o 17. I mówię, w sumie zawsze robię wszystko na szybko, właśnie już musiałabym wracać, tu by był nieład, a tak to sobie wszystko poogarniam, zanim ich nie ma. Moja mama też do mnie dzwoniła,
I więc wypiłam tą kawę, troszeczkę mi zeszło, bo właśnie jak już uczesałam jeszcze Laurę i jak miałam iść już ogarniać, to właśnie ten może mi się uda przejść z Astonem na spacer, o ile nie będzie zacinać, to chętnie go wezmę, ubiorę kalosze i pójdę z nim, żeby się pies wybiegał. No i się troszeczkę przy okazji ja też poruszam jeszcze przed tą siłką, bo odkąd miałam ten zabieg, to... No, lipa. No i czekam jeszcze na informację od znajomej, która ma mi wysłać oferty jeszcze. Właśnie wam zdradziłam, gdzie mamy zaplanowany wyjazd, ale nie chcę wam zdradzać, więc ucięłam. Mam wybrany hotel i chyba jego się będziemy trzymać, ale może przebiję tą ofertę czymś i coś fajnego wyślę. Też mi potwierdziła, że właśnie marzec jest takim martwym sezonem i żebym rzeczywiście jeszcze poczekała, bo te oferty mogą jeszcze właśnie lecieć w dół. Także dalej jesteśmy w planie wyjazdowym i powiem wam, że myślę o zakupie. Po pierwsze muszę wymienić telefon. Umowę mam do września, ale może mi się uda coś wcześniej, nie wiem. I jest taka sprawa, że myślę nad zakupem Lidlomixa. Nie Thermomixa, nie mówcie mi o Thermomixie, nie wydam tyle pieniędzy na takiego ala robota kuchennego, który gotuje. Nie, uważam, że zdecydowanie jak na moje potrzeby Lidlomix mi wystarczy i widziałam, że jest teraz znowu w sprzedaży, znów jest w ofercie i poza tym no, cena mówi sama za siebie, że wolałabym, że no, na pewno nie wydam tyle kasy na Thermomixa. I zastanawiam się i pytanie do was, może macie i czy jesteście zadowolone, czy z tego korzystacie. Myślałam nad zakupem miksera planetarnego, ale potem sobie pomyślałam, że miałabym kupować mikser, to wolałabym sobie kupić właśnie tego Lidlomixa. I też mam do was pytanie o wyciskarkę wolnoobrotową z Lidla. Co oni, może macie, może korzystacie, bo ona kosztuje coś 360 chyba coś złotych i mam do was takie pytanie, bo ogólnie jeżeli bym miała kupować, to kupiłabym tą, co ma moja mama. Nie dam więcej. Moja mama dała jakoś za wyciskarkę jakoś około 600 zł i robi to samo, co te za 2000, więc uważam, że nie ma sensu przepłacać też. Więc no, to są dwa takie zakupy, o których teraz myślę. Więc dajcie mi znać, czy macie, czy korzystacie, czy w ogóle jest sens zakupywania tego sprzętu, bo wiem, że opinie są podzielone. To znaczy nie wyciskarki, bo to na pewno chcę, ale cały czas zastanawiam się nad tym Lidlomixem, ale chyba bym chciała. Nie okłamałam. Chodź, pokaż, jaką masz fryzurę. Super. Obcięty i zmęczona. Zmęczona siostra Laura. Tak? Zmęczona jesteś? Tak. Bardzo? Tak. Pójdziesz szybko spać? Tak. Mama przyjdzie z siłki, to ty już będziesz spać? Nie. Nie. Kwiatki, nie, bo są podlane, a wręcz przelane. Nie, Antoś, odłóż to. Odłóż to, tu jest prąd i psikanie wodą nie jest mądre. Mamo! Nie. Mamo! Nie! Bo w tym były na opryski, nawozy do kwiatków. Mamo, dość. Wychodzimy. To? Nie zapomnisz, że będziesz mi dać to? Wiesz co? Co? Kolaniki. Jak ona zmęczą. Tak, będę pamiętać, żeby zamówić koraliki. Chodź, bo mam koraliki. Na siłę. Koraliki. Pierogi. Dobra, widzisz? Chodź. Laura, no schodź. Nie, kurwa.